Zadanko 23. Zachęcam do dodania łapki w górę, jeżeli masz ochotę, jeżeli filmiki Ci się podobają oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco, żeby jeszcze lepiej się przygotować do tej Twojej maturki. Zachęcam też do obejrzenia więcej filmików z tej playlisty, jeżeli chcesz właśnie lepiej poznać funkcję. Ok. W kartyzjańskim układzie służynnych x, y, proste k oraz l są określone równaniami. No i mamy dwa równania, prostej k oraz prostej l. Dokonasz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Proste K oraz L są prostopadłe, gdy liczba n, m, <grywka> liczba m jest równa. No dobra, no to informacja ważna. Proste mają być prostopadłe. No a kiedy proste są prostopadłe? To zależy od współczynnika kierunkowego. No i w karty wzorów masz ściągawkę, masz napisane, że one będą wtedy prostopadłe, kiedy yy, przemnożenie tych dwóch współczynników. Pierwszej prostej i drugiej, da ci liczbę minus 1. No dobra, no to gdzie są współczynniki kierunkowe. Współczynnik kierunkowy jest przed X, on jest przemnożony przez X, przynajmniej w funkcji liniowej. No, czyli jest tu. Czyli to będzie calutki nawias, bo to cały nawias jest przemnożony przez X. -a. Natomiast druga prosta ma tutaj ten współczynnik kierunkowy, bo to minus dwójka jest przemnożona przez X. -a. Nie dwójka, tylko minus dwójka, razem ze znakiem. No dobra, no to w takim razie, żeby policzyć yy, współczynnik kierunkowy tej prostej, musimy yy, wstawić do takiego równania te rzeczy, tak? Czyli będziemy mieli tak, a1 razy a2, czyli minus 2, ma się równać minus 1. Czyli a1 to jest, dzielimy sobie to na minus 2 i dostajemy jedną drugą. I teraz uwaga, żebyś nie zaznaczył tutaj odpowiedzi b. To jest dopiero współczynnik kierunkowy tej funkcji. A my musimy znaleźć liczbę m, czyli coś, od czego zależy ten współczynnik kierunkowy. To jest tu w środku, tak? Czyli skoro wiemy, że y, a1 to jest m plus 1, to właśnie tutaj ją podstawmy. O, podstawmy ten nawias. No dobra, czyli to będzie m plus 1, to się równa 1 druga. No czyli m to będzie, musimy odjąć jedynkę. 1 druga minus 1. Co daje nam wynik minus 1 druga. Żeby się tutaj nie pomylić z tymi współczynnikami, że to jeszcze nie jest odpowiedź, możesz sobie równie dobrze już tu od razu wstawić w miejsce a 1 m plus 1, bo zobacz, wtedy będziesz miał tak. m plus 1 i uwaga, musisz dać nawias, tak, żeby wszystko wszystko przemnożyć przez a2, nie tylko jedynkę. M plus 1 razy minus 2 dawałaby nam minus 1. Czyli no teraz by trzeba było przemnożyć każdy składnik nawiasu przez minus 2, czyli dostalibyśmy minus 2m minus 2 to się równa minus 1. Dwójkę na prawo musimy przerzucić, czyli mamy minus 2m to się równa 1. No i dzielimy sobie przez minus 2, otrzymując m równe minus 1 druga, czyli dokładnie to samo co wcześniej. Fajnym też takim sposobem na zapamiętanie, jak znaleźć. Współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej, prostopadłej do tej pierwszej prostej, jest taki sposób, że po prostu odwracamy liczbę i zmieniamy jej znak. Czyli zobacz, jeżeli druga prosta miała współczynnik kierunkowy minus 2, to pierwsza prosta będzie miała współczynnik kierunkowy ze zmienianym znakiem i odwrócony. Czyli jak odwrócimy. Minus 2 to mamy minus 1, druga, no i zmieniamy znak, to jest 1, druga. No i zobacz, bez liczenia już wiemy, jaki jest ten współczynnik kierunkowy pierwszej prostej. No, zadania z matematyki można robić na różne, różne sposoby, naprawdę e, każdy zrobiłby to inaczej. Daj łapkę w górę i jeśli masz ochotę, to zasubskrybuj.